To wszystko, co ten delikwent ma na sobie, w doświadczeniach rodem z mojego pięknego, ukochanego, rodzinnego Łowicza i księstwa łowickiego, zbiory, patrząc przez wzgląd na wartość rynkową, które są zgromadzone w opisie pamięci 10 punktu 5 w zespole szkół na ulicy Podrzecznej i zgromadzili członkowie stowarzyszenia, co przechowują w swoich domach, garażach i innych cudach. Wymieniona tutaj dzisiaj 2 godziny wstecz przez pana prezesa Czubatkę liczba 300 tysięcy złotych nie odbiega od tak. To też nie ma powody tak mówić, bo znam ją od urodzenia i nosiła pod sercem, że jestem chory na dawną Polskę. Bardziej niż na jakąkolwiek religię, ideologię, niż na mamę, niż na tatę, niż na rodzinę. To by też inaczej powiedzieli, to nie tak bardzo wygląda, to są takie rzeczy, co pan wyszedł, to są po prostu muzealne rzeczy. Teraz, jeżeli te 2 minuty da pana Jerzego, nie wiem, co chcę powiedzieć, ale proszę bardzo. Chcemy w jakiś sposób pozyskać pieniądze na organizację tej grupy, tak żeby poszczególni członkowie, bo to będą młodzi ludzie, uczniowie, ich nie będzie stać wydać 1000 złotych na mundury i potem jeszcze jakieś pieniądze na wyposażenie czy na karabin. Zacznijmy od tego, tak jak tutaj mówili koledzy, trzeba ich przeszkolić, nauczyć musztry i tak dalej. Były się święta pułkowe, odbyła się rekonstrukcja bitwy, zwrot kajakowy i naprawdę, gdybyśmy to podsumowali, były to ogromne pieniądze. Zdobyliśmy je z różnych źródeł i jeszcze wtedy stowarzyszenie po prostu było dopiero w organizacji, powstało w maju, a w ciągu kilku miesięcy naprawdę osiągnięcia stowarzyszenia są duże. Pomiędzy 15 a 20 tysięcy złotych w przypadku kobieta. W dniu dzisiejszym, to jest 19 stycznia 2011 roku, odbyło się spotkanie, zebranie Stowarzyszenia Tradycji 26 Dywizji Skierniewickiej Piechoty z władzami miasta odnośnie uroczystości 90. rocznicy utworzenia 26. Dywizji Skierniewickiej w Skierniewicach. W uroczystościach, które planujemy, będą uczestniczyły grupy rekonstrukcyjne z Kutna, z Łowicza, z Sochaczewa. Tak bynajmniej uczestnicy na tym zebraniu deklarowali się. Pan prezydent wyraził aprobatę dla naszych działań i jest dobra wola, aby uczcić 90. rocznicę właśnie tymi wmurowaniem tablic pamiątkowych. Uroczystości w kościele garnizonowym i odsłonięcie tablic odbędzie się 20 października 2011 roku. Jan Czubatka, jestem prezesem Stowarzyszenia Tradycji 26. Skierniewickiej Dywizji Piechoty.